Styczeń był dla koszykarek CCC Polkowice miesiącem bardzo dobrym. Podopieczne trenera Jacka Winnickiego rozegrały 7 spotkań. 6 z nich zakończyły zwycięsko, a tylko raz przyszło im uznać wyższość rywalek. Pierwszy styczniowy pojedynek w hali w Polkowicach został rozegrany 12 stycznia. Rywalem polkowiczanek był zespół AZS Rzeszów. Pierwsze punkty rzuciła Waleria Musina, ledwie chwilę później kosz drużyny z Rzeszowa przedzierowiła Neka Ogwumike. W kwarcie numer 2 początkowo podopieczne trenera Winnickiego sprawiały wrażenie rozkojarzonych, ale wzięty przez szkoleniowca z Polkowic czas sprawił, że po jego zakończeniu wszystko wróciło do normy. Gospodynie nadal dominowały w każdym elemencie koszykarskiego rzemiosła. Do przerwy prowadziły 46-18. Po zmianie stron nadal to polkowiczanki nadawały ton wydarzeniom na parkiecie, a rzeszowianki spisywały się ambitnie, ale nie miały żadnych argumentów w rywalizacji z miejscowymi. Po 30 minutach gry CCC prowadziło 70-30 i jedyne pytanie, jakie zaprzątało głowy fanów CCC, brzmiało, czy ich pupilkom uda się zdobyć magiczną liczbę 100 punktów. Ta sztuka ostatecznie koszykarkom z Polkowic się nie udała, bo mecz zakończył się wynikiem 93-39. My graliśmy swoją koszykówkę, tak chcieliśmy zagrać, należy podkreślić ambicje zespołu z Rzeszowa. Dziewczyny walczyły, starały się i my po prostu graliśmy swoje. No tutaj, tak jak mówię, nie można porównywać tych dwóch zespołów. Są inne cele, inne budżety i tak jest. No, my zagraliśmy swoje. Mecz z zespołem z Rzeszowa był okazją do tego, by więcej czasu na parkiecie spędziły zawodniczki młode. Dla nich był to powód do radości. Cieszymy się, że właśnie w takich meczach my możemy się pokazać z dobrej strony jeszcze przed naszymi kibicami. No cóż, cieszymy się bardzo z zwycięstwa, że pierwszy mecz w tym roku mogliśmy tak dobrze zacząć. Ten pierwszy mecz u nas na sali oczywiście. Trener zespołu gości podkreślał, że jego podopieczne są zespołem z innego świata koszykarskiego i w walce z CCC nie miały zbyt wielu szans. Wynik obnażył nasze słabości, ale tego się należało spodziewać. No myślałem, że troszeczkę będzie to lepiej wyglądało, ale dziewczyny grały na tyle, ile mogły. Praktycznie graliśmy dzisiaj bez wysokiej zawodniczki. Mamy problemy kadrowe. Odeszły od nas 3 podstawowe zawodniczki, można powiedzieć, że z pierwszej piątki. No ta przewaga na tablicach jest drastyczna, 53-19, no ale to było wszystko widać. Ja mówię, jesteśmy na dwóch poziomach. No, nie mogliśmy dzisiaj nawiązać. Nie mówię to nawet o wyrównanej walce, ale jest to drużyna bardzo dobrze poskładana, grająca w Eurolidze po tak dobrym meczu w Stambule. Także obawiałem się tego meczu, ale na dzień dzisiejszy stać jest na tyle i tak jak mówię, my w zasadzie swój cel już zrealizowali, bo utrzymaliśmy się w tej lidze, nikt nie spada, ale mówię, trudno nam się dzisiaj w takiej dyspozycji kadrowej mierzyć z takim zespołem jak Polkowice, które mam nadzieję będą grały o Mistrzostwo Polski w tym sezonie. Drugim styczniowym meczem CCC w polkowickiej hali była potyczka euroligowa, potyczka z drużyną UMMC Jekaterynburg. Konglomerat gwiazd światowego basketu w żeńskim wydaniu na czele z genialną Dianą Taurasi, nazywaną Jordanem w spódnicy, był zdecydowanym faworytem środowego pojedynku z naszym zespołem. Przed tygodniem nasz zespół pokazał, że potrafi wygrywać nawet z tymi największymi tuzami, ale dzisiaj jeszcze trudniejsze zadanie, bo Jekaterynburg chyba kadrowo jest najmocniejszym zespołem w Europie. No zdecydowanie tak, nie tylko myślę w Europie, ale jeden z najmocniejszych zespołów na świecie w tej chwili. Numer jeden do zwycięstwa w Eurolidze. Myślę, że trudno będzie szalenie ten zespół pokonać. Gra na wyrównanie to będzie nasz cel na dzisiaj. Ja mówię to z całą odpowiedzialnością. Jest to przeciwnik szalenie mocny, ale ja wierzę w nasze dziewczyny, w naszych kibiców i w nasz parkiet. Pana zdaniem w tym zespole w ogóle są jakieś słabe punkty? Nie ma. W superlatywach o drużynie z Jekaterynburga wypowiadał się także trener naszego zespołu Jacek Winnicki. Trzeba jednak oddać szacunek zespołowi z Jekaterynburga. 2 dni temu zdobył Puchar Rosji. To jest bardzo mocny zespół. Można zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli nie najmocniejszy, to jeden z 3 najmocniejszych w Europie w tej chwili. Także na pewno będzie to, czeka nas ciężki mecz. Diana Taurasi, mówi się o niej, że to jest taki Jordan w spódnicy. Czy w Pana takiej osobistej ocenie to rzeczywiście jest najlepsza koszykarka świata? Nie, uważam, że Tamika Kecik jest najlepszą koszykarką. Niemniej jednak niczego to nie ujmuje Diana Taurasi. To jest bardzo dobry gracz. To jest
To jest zawodniczka, która bardzo mocno odbiega sposobem grania od wielu, od innych zawodniczek tutaj grających w żeńską koszykówkę. Jak wygląda plan taktyczny na ten dzisiejszy mecz? Bo na pewno no, można jedynie zniwelować te walory, bo ich wyeliminować walorów, które ma Jekaterynburg, się po prostu nie da. Będziemy robili wszystko, żeby zostać jak najmniej ukarani z strefy podkoszowej. Także będziemy bardzo mocno starać się zacisnąć strefę podkoszową. Ale najpierw musimy wrócić do obrony, ponieważ zespół z Jekaterynburga gra bardzo mocno szybkim atakiem. Musimy wrócić do obrony i zrobić wszystko, żeby zacisnąć strefę podkoszową. Niestety to może spowodować, że zespół z Jekaterynburga będzie miał więcej szans z obwodu, jeżeli chodzi o rzuty trzypunktowe. Niemniej jednak no, musimy podjąć jakieś ryzyko. Przed meczem atmosfera na trybunach była wspaniała. Do Polkowic przyjechała grupka kibiców z Jekaterynburga, która głośno dopingowała swój zespół. Wraz z nimi przybył także Lisek, maskotka drużyny z Rosji, z którą od razu zaprzyjaźnił się nasz Polkuś. Na trybunach mogliśmy zobaczyć także Szarnicol, lubianą przez kibiców koszykarkę naszej drużyny, która w niedzielę przyjechała do Polkowic i już trenuje z naszym zespołem. Mecz rozpoczął się od celnego rzutu spod kosza Sandrine Grudy. Dla polkowiczanek pierwsze punkty zdobyła Laja Palau. Początek był wyrównany. Po 3 minutach podopieczne trenera Winnickiego przegrywały 7-8, ale już 60 sekund później było 7-12. Ostatecznie pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 21-24. Kapitalną dyspozycję zaprezentowała wspomniana Gruda, która skończyła 4 z 5 akcji podkoszowych i miała na koncie 8 zdobytych punktów. Jeszcze lepszym, bo 9-punktowym dorobkiem punktowym mogła pochwalić się nasza Neka Ogwumike. W kwarcie numer 2 podopieczne trenera Olafa Lange dały pokaz swoich nieprzeciętnych umiejętności. Błyskawiczne akcje kończone rzutami z dystansu przez genialną Taurasi bądź spod kosza przez Grudę czy też Candace Parker. Do tego piękne asysty i efektowne przechwyty. Drużyna z Jekaterynburga wyglądała jak precyzyjny mechanizm napędzany energią swoich zawodniczek. Naszym dziewczynom trudno było przeciwstawić cokolwiek tak grającym rywalkom. Drugą kwartę ekipa gości wygrała 24-10 i do szatni na przerwę schodziła przy 18-punktowym prowadzeniu. Po zmianie stron celownik nastawiła Belinda Snell, która zaczęła trafiać za linii 6,75 i przewaga przyjezdnych zaczęła maleć. Po 30 minutach polkowiczanki nadal traciły do rywalek 13 punktów i praktycznie rzecz biorąc mecz był już rozstrzygnięty. W ostatniej odsłonie pomarańczowym udało się nawet zbliżyć do rywalek na 8 punktów, ale potem Jekaterynburg zacieśnił szyki w defensywie, a także zaczął agresywnie atakować i przewaga wzrosła momentalnie. Rosjanki zdominowały zwłaszcza strefę podkoszową, w sumie zebrały 42 piłki, a nasze dziewczyny zaliczyły tych zbiórek 29. Ekipa z Rosji była też skuteczniejsza w rzutach za 2, jak i za 3. Słabiej spisywała się za to na linii rzutów wolnych i popełniła też więcej strat od naszego zespołu. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 85-67 dla UMMC. Jeżeli chodzi o mecz, jest pewna różnica mimo wszystko, jeżeli chodzi o potencjał obu zespołów. Wydaje mi się, że graliśmy z najlepiej w tym momencie grającym zespołem w Europie. Wydaje mi się, że Jekaterynburg jest to najmocniejsza w tej chwili, może nie tyle, że jest najmocniejsza, ale na pewno najlepiej grająca drużyna w Europie w tym momencie. I poziom intensywności, jaki ten zespół, z jakim ten zespół gra, jest naprawdę bardzo trudny. Mnie cieszy to, że nawiązaliśmy walkę. Sam fakt, że Sandrine, Diana i Candace Parker grały bardzo długo, praktycznie cały mecz. To znaczy, że no, tyle co mogliśmy zrobić, to zmusiliśmy zespół z Jekaterynburga do tego, żeby grał w najsilniejszym ustawieniu. Tak jak mówię, walczyliśmy, staraliśmy się grać, były takie momenty, zeszliśmy na 8 punktów w drugiej połowie. Niestety doświadczenie, siła fizyczna zespołu była po stronie zespołu z Jekaterynburga, ale ja bardzo gratuluję swoim dziewczynom za to, że zagrały bardzo ambitnie, bardzo walecznie. Miałyśmy nadzieję, że Jekaterynburg będzie trochę zmęczony po Pucharze Rosji, ale niefortunnie dla nas tak nie było. Starałyśmy się grać najlepiej jak potrafimy, skupiałyśmy się na defensywie. Jekaterynburg do przerwy uzyskał sporą przewagę, potem udało nam się odrobić straty. Jekaterynburg to jeden z najlepszych zespołów w Europie. To był dobry mecz. Jesteśmy rozczarowane, że przegrałyśmy, ale oczywiście za tydzień będziemy znów walczyć o zwycięstwo. Szkoleniowiec zespołu z Rosji podkreślał, że jego zespołowi wygrana nie przyszła łatwo.
Widzieliśmy dziś bardzo męczący, pełen emocji, twardy mecz, tak jak się tego spodziewaliśmy, tak jak to zazwyczaj jest w Eurolidze. Polkowice grają bardzo dobrze, co udowodniły przed tygodniem, wygrywając z Galatasaray. Nastawiłyśmy się na ciężką walkę i tak też było. Odnosząc się do mojego zespołu, staraliśmy się grać naszą koszykówkę, broniliśmy twardo, a także szukaliśmy pozycji do rzutów. Najlepiej graliśmy w drugiej kwarcie. Końcowy wynik nie do końca odzwierciedla przebieg dzisiejszego meczu. Było nam naprawdę trudno i jestem szczęśliwy, że wracamy do domu z kolejnym zwycięstwem na koncie. Trzecim kolejnym meczem rozegranym przez CCC we własnej hali było spotkanie, w którym polkowiczanki zmierzyły się z akademiczkami z Gorzowa. Pomarańczowe wygrały pewnie, nie dając rywalkom choćby cienia złudzeń co do tego, który z zespołów jest lepszy. Przed laty mecze pomiędzy polkowiczankami a gorzowiankami dostarczały wielu emocji, były zacięte, pełne pięknych akcji, po których ręce same składały się do oklasków. To jednak póki co przeszłość. Teraz w Polkowicach i Gorzowie Wielkopolskim funkcjonują zespoły z zupełnie innych światów. CCC z powodzeniem rywalizuje w Eurolidze, gdzie walczą najlepsze drużyny ze starego kontynentu, a akademiczki to ekstraklasowy średniak. W sobotę na parkiecie różnice między rywalami było widać gołym okiem. W miarę wyrównany był wyłącznie początek. Po 5 minutach polkowiczanki prowadziły 12-9, a kwarta numer 1 zakończyła się wygraną podopiecznych trenera Winnickiego 20-15. W kwarcie numer 2 gospodynie zaczęły mocniej bronić, szybciej biegać do ataku, a także skutecznie rzucać do kosza rywalek. W walce na tablicach pomarańczowe panowały niepodzielnie, dzięki czemu zdobywały punkty po ponowieniach. Drugą kwartę CCC wygrało 17-4, obnażając wszystkie słabości rywalek. Gorzowianki nie tylko nie potrafiły trafiać do polkowickiego kosza z trudnych pozycji, pod presją, ale nawet wówczas, gdy były nieatakowane przez rywalki. Do przerwy CCC prowadziło 37-19. Po zmianie stron podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego nadal nie potrafiły sforsować szczelnej defensywnie gospodyń i to nawet wówczas, gdy na parkiecie przebywały młode koszykarki z Polkowic, Karolina Pus, Dominika Owczarzak czy też Dorota Mistygacz. Zrezygnowana mina trenera Maciejewskiego mówiła wszystko. Jego zespół nie potrafił zrealizować choćby części z przedmeczowych założeń taktycznych. W trzeciej kwarcie gorzowiankom udało się rzucić zaledwie jeden punkt więcej niż w tragicznej w ich wykonaniu kwarcie numer 2. Po 30 minutach CCC prowadziło 51-24. W ostatniej kwarcie polkowiczanki popisywały się indywidualnymi wejściami pod kosz, które wyglądały niczym wyjęte z koszykówki ulicznej. Bezradne gorzowianki nie były w stanie powstrzymać tych dynamicznych wejść, co przełożyło się na rosnącą przewagę gospodyń. Ostatecznie polkowiczanki rzuciły 67 punktów, pozwalając rywalkom na zdobycie zaledwie 34. Nic dziwnego, że trener Maciejewski był postawą swoich podopiecznych załamany. Gratulacje dla zespołu, mimo tego, że wiadomo, nie były to jakieś wybitne zawody, ale przekonujące, bardzo przekonujące zwycięstwo. Myślę, że atuty, gdzie mamy z dołu, gramy z zespołami z dołu z tabeli, czy nasze zawodniczki wysokie, szczególnie Amerykanki, mają przewagę, tutaj po prostu zostały zniszczone przez siłę fizyczną i myślę, że mimo wszystko lepsze umiejętności, dużo lepsze umiejętności. Tutaj widzę wszystkie gry, które mieliśmy pod wysokich graczy, nawet jak one otrzymywały piłkę, to były po prostu bezradne. I to jest jakby, oczywiście pozostałe zawodniczki również dzisiaj, myślę, że się wystraszyły, dużo lepsza defensywa wymusiła dużą ilość strat, to na pewno są błędy, bo tych strat na pewno było dużo więcej niż w statystykach. A w ataku, no jak się nie wykorzystuje nawet przewag po przechwytach, 2-1, 3-2, no to później się zdobywa 30 parę punktów. No i jest to jakby kolejna rzecz, którą się w tym sezonie uczę. A więc wszystko trzeba w trenerce przeżyć, nawet takie momenty bolesne, bardzo bolesne dla mnie, jak zdobycie 34 punktów, to jest po prostu, no, widać kolosalną różnicę w tej chwili między, w tej lidze i ta liga jest podzielona bardzo mocno, chyba tak jeszcze nigdy nie była. Prowadzę samodzielnie 13 lat zespół w Ekstraklasie i takiej ligi po prostu jeszcze nie pamiętam, żeby tak podzielona była liga, że właściwie w mecze są do jednej bramki, tak jak teraz, zespołów, które są u góry. Tak naprawdę to może jedna, dwie niespodzianki były przez całą ligę. No nic, no mówię, tak jak powiedziałem, wszystko trzeba przeżyć w układzie trenerskim i to dzisiaj była dla mnie bardzo bolesna lekcja. Nie widzę tutaj nikogo w zespole, gdzie można byłoby kogokolwiek pochwalić. Jeszcze raz gratuluję zespołowi
który po prostu ma przerwę w Eurolidze w postaci takiego meczu jak ten. Cieszę się, że tak naprawdę grałem w Eurolidze, wiem jak ciężko zdobywać punkty w Eurolidze i gratuluję zespołowi z Polkowic, że ma tak bardzo silny zespół w tym roku i z całego serca dopinguję im do to, żeby wygrywał jak najwięcej, żeby tą polską koszykówkę rozsławiał. No i trzymam kciuki również za grę finałową i mam nadzieję, że te mecze będą bardzo wyrównane i niech wygra tam lepszy. Być może będą to Polkowice, bo na pewno swoją postawą zasługują na to, żeby co najmniej znaleźć się w finale i bardzo mocno powalczyć o złoty medal. Trener naszego zespołu, Jacek Winnicki, podkreślał, że jego drużyna ma w tym sezonie zupełnie inne cele niż akademiczki. Ubolewał także nad dużą różnicą pomiędzy zespołami z czołówki Ekstraklasy, a resztą stawki. Jesteśmy w takiej sytuacji, że dużo gramy teraz, mamy mecze euroligowe, wygraliśmy w środę bardzo ważny mecz w Zagrzebiu. Przy innym sprzyjającym wyniku w Stambule to zwycięstwo dało nam praktycznie awans z grupy. Także zrealizowaliśmy cel minimum, jeżeli chodzi o Euroligę. We wtorek wylatujemy do Pragi, mamy kolejny mecz, także zdawaliśmy sobie sprawę, że grałem przed własną publicznością. My nie jesteśmy zespołem, który jest w stanie rzucić 100 punktów, więc my rzucamy w tych granicach, nieważne z kim gramy, w takich granicach 60-70 punktów, taka jest nasza tutaj skuteczność gry, opieramy grę na obronie, dzisiaj ta obrona funkcjonowała, tak jak mówię, cieszę się bardzo. Cele obu zespołów w tym sezonie są różne. Gorzów to jest drużyna z dużą historią, która przez wiele lat walczyła w Ekstraklasie i życzę Darkowi jak najbardziej, żeby to wróciło, bo tak jak słusznie zauważył, zbyt mocno dzieli się ta liga na dwie grupy zespołów i to nie wróży za dobrze polskiej koszykówce. Takie mecze nie są jakby dużą promocją. Chodzi o to, że nie chodzi o to, jaki wynik, czy kto, tylko po prostu muszą być silniejsze zespoły, w sensie wyrównane bardziej muszą być te mecze, bo przed wyjściem patrzyłem na wyniki do przerwy w każdym razie innych spotkań zespołów z czołówki, zespołami z drugiej grupy tabeli, to te wyniki się dużo gorzej jeszcze w sensie różnicy prezentowały. Także wszystkiego dobrego dla trenera i zespołu z Gorzowa. No my staramy się grać jak najlepiej, przede wszystkim w obronie. Próbujemy konstruować nasz atak, także na pewno jestem zadowolony z wyniku. Poza meczami rozegranymi we własnej hali, polkowiczanki rozegrały także cztery pojedynki wyjazdowe. Najpierw w Fort Germas Ekstraklasie pokonały w Pabienicach tamtejsze PTK 80-49, potem CCC pokonało Galatasaray Stambuł 58-51, sprawiając wielką niespodziankę. Także w Eurolidze podopieczne trenera Jacka Winnickiego zwyciężyły na wyjeździe w Zagrzebiu tamtejszą ekipę Nowego Zagrzebia. W ostatnim styczniowym pojedynku polkowiczanki pokonały w Pradze USKK ZVVZ 71-60. W tabeli Fort Germas Ekstraklasy polkowiczanki zajmowały drugie miejsce. Z kolei w Eurolidze pasowały się na pozycji trzeciej z dorobkiem 6 zwycięstw w 12 meczach.